Cześć kochane dziewczyny, witam Was na pierwszym spacerze tego roku. Przejechał. Czyli zaczynamy w tym roku spacerować rano. Kurczę, nie wzięłam sobie słonecznych okularów, widzicie, już mi łzawią oczy. Także wracam do tradycji codziennego spacerowania, no chyba, że będzie bardzo zimno, mroźnie i nie będzie mi się chciało wstawać. Dzisiaj wstałam koło 7, koło 7:30 wyszłam na kroki, no bo o 7 jeszcze było tak trochę szarawo za oknem. Ja chodzę czasami w takie pochowane zakątki, gdzie bardzo rzadko ktoś przechodzi i trochę bym się bała jeszcze. Dzisiaj sytuacja nie jest za dobra. Pogodowa nie bardzo, ale czas na przycięcie krzaków, bo nie zrobiliśmy czas, jeszcze. To już dawno powinniśmy przyciąć, co? No. Tutaj muszę przyciąć. Mamy tylko taki mały sekatorek. Przydałoby się tutaj na te grube kłonki. Ale Grzesiu, musimy je skrócić na prawo. Patrz, jakie są grube te badyle. Ale naprawdę na tak bardzo niskie. Nie, tylko chcę, rozumiesz, pierw tego. Później nie ma jak dojść do tego. Sąsiadka też już poobcinała róże. Przyjdę sobie tu. Ale nie za bardzo, tak nie zrobiła ich całkiem na krótko, szczególnie ten krzak. Mi się wydaje, że my powinniśmy tak wszystko, tylko taki kucik zostawić tu, co? Ja bym je obcięła, Grzesiu, wszystkie dotąd. Kompletnie wszystkie. No ale tym to nie złapię tego. Nie, bo szkodzisz tylko. Znaczy to tak. Wiesz, to tak. A zobacz, od razu inaczej, co? Mhm. No a te porzeczki można też przyciąć? O tym nie mam pojęcia. Właśnie muszę w internecie zobaczyć, żeby nas potem właściciel tutaj nie przechrzcił. Bo u nas to szkoda tych porzeczek, bo i tak ich nie zbieraliśmy. Całe słoma były. Może wy możecie nam poradzić, powiedzcie. To ty tak rzuciłaś, tak? Tak, bo to jeszcze, to była ozdoba świąteczna. Teraz ładnie, powiedzcie nam, co się robi z krzakami porzeczek. Czy można je też na takie całkiem krótkie przyciąć, bo mamy dwa. No i tak jak mówię, no my nie bardzo tak, nie zbieraliśmy tych porzeczek. Ale nie chcemy też zniszczyć tego krzaka, że będziemy się kiedyś wyprowadzać, żeby miał właściciel pretensje. No. Nie, Grzesiu, to wiesz, to chyba nie ma sensu się dziabać z tymi różami, tylko zadzwonię do taty i zapytam, kiedy przyjedzie, może będzie miał ten sekator, czy jak to tam się to nazywa. Może my potrzebujemy ogrodnika, nie? Tak, na te kilka krzaków, no. Chodź, idziemy napić się kawy jeszcze. Gdzie jak ogoliłem? A ja lubię ścinać. W zeszłym roku pościnałam te krzaki i fajna zabawa. Dobra, chodź już ty zabójco róż. Zabójco róż. A, widzisz, zemściła się. Dobrze ci tak. Ach, przestań. Przestań. Ała. To się nazywa tutaj jak? Hementex. Hementex. Czy to jest jajko na tym? Jajko na tym celu. Jajko na bekonie, ale akurat... Ten nie spadnie? Tak, obracasz. To jest Grzesia śniadanko. Moje trochę inaczej wygląda. A tutaj mam jeszcze szynkę, muszę sobie tą szynkę tutaj u mnie będzie zwykła kanapka z szyneczką. Tutaj mam takie bułki, bułkę serową. Pomidorki, ogórki. No i to wszystko. A tutaj oglądamy Monisię.
Ale nie przypominam sobie, żebyśmy tutaj byli, co? Razem nie. Ja sobie tutaj wędrowałam rano. Tak? Ta aż tak daleko zachodziłaś? Tam pracowałam kiedyś. I coś pisze. Mydlik tylko widzę, ale u góry to nie wiem, co tam pisze. Ale to może należy właśnie do tej szczelnicy. Do tego, to na pewno, 1000%. I tam na pewno trzymają te kusze czy coś. Tutaj tylko szczelnica jest, nie? A tam składają swoje wszystkie te sprzęty. Pokazuje Grzegorzowi całkiem nowe tereny, chociaż on tutaj wiele lat mieszkał, nawet zanim my się poznaliśmy. A ja przez te moje spacery poranne, wiecie, które robiłam wcześniej i do których wrócę, jak tylko trochę będzie cieplej, no to poznałam tutaj tyle takich fajnych miejsc schowanych. Jeszcze go zaskoczę nieraz. Cała budowla, co zrobiła tylko? Gdzie tu czy tu? Tu? No. To ja wiem, że cię złapałem już, bo mówię, to u ciebie to są te, wiesz, odruchy niektóre, to tak jak przy piśnięciu, nagle bum. I ja tutaj sama szłam, wszyscy spali, jeszcze taki świt i mnie, kurde, gdzie ja tu dojdę? A tu szłaś, tak? Tak. Jezu. No. To jak ty na to wpadasz, żeby tędy iść? Widziałam, że jest wydeptana ścieżka, to aha, tak sobie pomyślałam, że ludzie gdzieś tędy chodzą, ale wiesz, jak potem spojrzałam tak do góry, to się trochę się bałam. Tak? Bo tam jak wiesz, jak już byłam w połowie, to masz wąską ścieżkę tu, wąską tu, nie wiesz gdzie wyjdziesz. No ale jakoś to przemogłam. Ciekawość mnie tutaj pchała. Zaskoczony będziesz, gdzie wyjdziemy. Tak? No. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tak się oglądam, ale nie mam żadnego punktu zaczepienia. Ale taki kontrast fajny będzie. Wyjście z lasu, wiesz? Także nie próbuj zgadywać, tylko tak, o. No, uwalam, i zobaczysz. Na sobie to działać. Rybeczko, ja się trochę boję, bo ty idziesz zaraz, będzie fik. Co tam wykopałeś? Punkt. Vermessungspunkt. Widzisz. I już tu mogli sobie postawić swój A działkę zaznaczyć, tak? Tak, to jest właśnie te Vermessungspunkty. Czyli tu się zaczyna miedza i gdzieś będzie punkt, gdzie się miedza kończy. A rozumiesz, a stare jeszcze jak były, to były takie, tylko już ich nie ma, nie? Tam wcześniej widziałam taki jeden. To były takie jak nagrobki takie, wiesz? Aha. Takie mało i tam pisze numer. No i wtedy widać granice działki, wiesz? Tak było kiedyś znakowane takimi kamieniami. Jak nagrobek wygląda. To takie malutki. Myśmy taką drogę wybrali, że tutaj nikt nie chodzi prawie. No, ja tutaj też wtedy nikogo nie spotkałam. O, widzisz, teraz ktoś tam idzie z przodu. Ale tak jak ci mówię, jak stałam tutaj tak w środku, nie?
I potem sobie, kurczę, gdzie ja wyjdę? Dobra, czekaj, działaj. Ups, no, te kamienie są takie śliskie, trzeba uważać. Ups, schodzenie jest nieraz bardziej niebezpieczne niż chłodzenie, nie? Halo, halo. Pani Tomek. O, widzisz tą dość? Następne? Pana są czy punkt? Aha, kończy się. Zobacz, jakie tutaj skałeczki wystają. Łamane drzewa. Może to jakieś bunkry są ukryte. No mówię ci, że niektóre, wiesz, zasypane są tak jak tam w tym, no w Baden jak odkryli, nie? Park, a pod parkiem jest jakaś budowla, nie wiem, z którego wieku. Wiesz, jak ja tutaj ostatnio przechodziłam, to było wszystko jeszcze zalesione, nie? Nie było tak widać, jakie to są szkody. Ja to uwielbiam, takie połamańce. Przestań mi chrumkać non stop. Takie połamańce. No jak mam coś kudę, czuję. Ale ja zawsze jak nagrywam, to ty chrumkasz. Jak nie nagrywam, to nie chrumkasz. No, jak nagrywałaś dzisiaj cały dzień, nie chrumkałem, to tego nie widziałaś. No, to już jest spoko, to już. Ale jak ładnie, co? No, kurde, tu jest nie. Okay. I wychodzimy na miasto. No, nie, nie, spoko, to już chyba się nie wyrzucę. Nie wiesz? No strasznie te schody tutaj mogli bije trochę. A, już wiem, tak, już wiem. Nie szczękam, wiadukt jest. No, no, no. Teraz wiem, tak jest. Ale jaja. Rzeczywiście. Jest... No i teraz jak tutaj spacerowaliśmy nieraz, to nigdy nam się nie rzuciło w oczy to wejście tutaj, nie? Do góry, do lasu. Bardzo ciekawie, no. M jest 1000, D jest 500. Tutaj mamy, zagadkę. U góry jest data. Tutaj. M, D, C, X, C, V. Ja pamiętam z tego tylko, że X to jest dziesiątka, V to jest piątka. No, a reszty 1000, nie pamiętam. M to jest 1000 i D to jest 500. 1000. A C to jest chyba 100. No ale to by było 1500, 600, 1800. 15, 1800. 15 chyba. No ale ta C jest jeszcze stówka. No to właśnie to jest jako stówka. Aha, czy to jest gdzieś. Aha, no to nie wiem. O! Już drugi raz blokujemy komuś. Ja nawet nie słyszałem, co zapiłam. Ja też nie. To był fajny, a jaki rumieńce dostałem. No, tak, cudowna pogoda, no po prostu cudowna. No, ja naprawdę. Zdjęłam kurtkę, bo jest tak ciepło. Kurtkę zdjęłam, mam w plecaku i pozwiedzaliśmy stare kąty. Tutaj trochę przebitek wam pokażemy, albo pokazaliśmy, nie wiem, w jakiej kolejności będę to montować. Ale to był przepiękny spacer. Czy w tamtym roku mieliśmy też taki spacer pierwszego? Też jest inaczej, znowu w tym roku. Nie wiem właśnie, co robiliśmy 1 stycznia. Ja, Grzesiu, nie wiem, co robiłam tydzień temu, a ty się mnie pytasz, co było rok temu. No. Do usłyszenia później.